Szczęść Boże, coś wam powiem. Biada wam uczonym, bo wzięliście klucze poznania, sami nie wchodzicie i przeszkadzacie tym, którzy chcą wejść. Chodzi tu o wszystkich, którzy kształtują w innych sposób patrzenia na świat. Nie tylko mam na myśli wielkich filozofów, pisarzy, uczonych, dziennikarzy czy naukowców. Te słowa Chrystusa dotyczą także nas, zwyczajnych ludzi, rodziców, księży, nauczycieli. Biada nam, jeżeli kształtujemy w innych ludziach jakieś postawy niezgodne z prawem Bożym, z zasadami miłości Boga i bliźniego. W naszym działaniu dla innych ludzi często gubimy cel, dla którego rozpoczęliśmy nasze działanie. Ono samo staje się nieraz ważniejsze niż przyczyna, dla której je rozpoczęliśmy. Wynika to z tego, że przy wielości różnych spraw, które są na naszej głowie, przenosimy środek ciężkości na to, co potrzeba tu i teraz, niż bardziej na to, co zajmuje nawet nieraz kilka lat. A takim jest przecież prowadzenie ludzi do wiary. Wiemy doskonale, że Jezus swoją osobą i nauczaniem oferuje nam zbawienie. Jedyne, czego od nas wymaga, to wiara i pokora. Święta Teresa z Awila zastanawiała się kiedyś, dlaczego Pan jest takim przyjacielem pokory i usłyszała od Niego, dlatego, że Bóg jest najwyższą prawdą, a pokora jest kroczeniem w prawdzie. Pokora będąca przeciwieństwem pychy otwiera nas na prawdę, a co za tym idzie, pokazuje nam, że wszystkiego jednak nie wiemy. Pokora prowadzi do poznania prawdy o nas jako o narzędziach w rękach Boga, byśmy z Jego łaską mogli pomagać innym. Dobrze by było, gdybyśmy nie przywłaszczyli sobie tego klucza do poznania mądrości, ale walczyliby inni w naszych działaniach mogli odkrywać Chrystusa. Jak się więc do tego zabrać? Dziś ciężko być przykładem, bo wielu z nas na wiele tematów wiele ma do powiedzenia. Stajemy się przez to indywidualistami. Gdy potrzeby innych schodzą na dalszy plan, a to nasze potrzeby zajmują pierwsze miejsce. Dzięki Jezusowi możemy nie zgubić się w tym wszystkim, bo inaczej grozi nam izolacja i życie we własnym świecie. To, że żyjemy, świadczy o tym, że Bóg daje nam czas na nawrócenie i uporządkowanie przestrzeni naszego życia, naszych relacji i sposobu odnoszenia się do świata. Mamy tak żyć, by nie zasłaniać sobą Pana Boga. Mamy tak żyć, by bardziej kochać Pana Boga niż swoje ulubione grzechy. Jeśli mając talenty, zdolności i wiedzę, nie wykorzystujemy ich w dobrym celu, ale zatrzymujemy je dla siebie, blokujemy innym drogę do Królestwa Bożego. Dlatego zabijano proroków, bo martwy prorok nie jest niebezpieczny. On już milczy, nie słychać jego głosu, a przez to nie porusza mojego sumienia. Ale pamiętajmy, że Jezus powiedział też, gdy ludzie zamilkną, kamienie zaczną wołać. Dopuśćmy do głosu Boga i Jego posłańców, a otworzą nam się oczy na rozległe horyzonty. I zapewniam, że pracy w głoszeniu Królestwa Bożego nikomu nie zabraknie. Dziś jest wielu biednych i zagubionych ludzi obok nas. Nie milczmy i nie zachowujmy darów łaski tylko dla siebie, ale dzielmy się nią jak chlebem.